Bogus, dzień piąty. Nadal nie czuję się najlepiej. Jest poniedziałek, 8:30 i mam kilka rzeczy do zrobienia takich, które koniecznie muszę zrobić dzisiaj. I na tym się skupimy, ale nie wiem jak bardzo produktywni będziemy. I nie wiem na ile czasu będziemy wychodzić z domu. A w mieszkaniu nie do końca umiem być produktywna. Na pewno za chwilę usiądę do komputera i wyedytuję vlog. Muszę oddać książkę do biblioteki i na 16:20 jestem umówiona do fryzjera. Będziemy zmieniać mi włosy. Najprawdopodobniej zmiana nie będzie duża, ale na pewno muszę je podciąć i podciągnąć kolor do góry, ale chyba chciałabym, żeby nie były takie blond, ale też nie chcę ciemnych, więc zobaczymy co ugadam. Być może będą albo miodowo-rdzawe, albo w ogóle rude, bo moją drugą opcją, jeżeli Bartek, do którego chodzę, powie, że nie, to ci nie będzie pasować, to będzie powrót do włosów z lutego 2023. Rudy ma to do siebie, że bardzo szybko się wypłukuje. Więc wolałabym zostać przy tym takim blondawym kolorze, bo on utrzymuje się dłużej, basically. Powinnam też zajechać do starej pracy po świadectwo, ale nie wiem, czy to zrobimy dzisiaj, czy jutro. No i przygotować TikToki, popisać książkę, pójść na spacer, bo czuję, że żadnych innych ćwiczeń w siebie nie wmuszę. O, i muszę dokończyć książkę. Zostało mi 100 stron. To, co skrywamy przed światem, to, co zostawimy ze sobą. Jakiś taki trzecia część na Plumont Series. Teraz już nasi główni bohaterowie się pogodzili i muszą tylko rozwalić głównego bossa. Wszyscy będziemy żyć długo i szczęśliwie. Ta część podoba mi się najbardziej, chociaż wkurza mnie to, że bohaterowie są sąsiadami z dzieciństwa. Już wtedy byli w sobie zakochani, ale się pokłócili, więc teraz, kiedy są po 40, w końcu się zajmą. Mam takie... Dobrze, judują. Zapomniałam pomieszać. Wiem, że to nie będzie to, co chcielibyście ode mnie usłyszeć i trochę TMI. Strasznie się dzisiaj poca. Jestem już tak zmęczona tym prostowaniem włosów i myciem twarzy. Więc czuję, że będzie obijanko część 20. Klasycznie. Mamy za chwilę 9 i celem jest 12. Czy to wyjdzie? Zobaczymy. Widziałam, że Heather McLary rzuciła nowy vlog, więc na pewno chcę ją zobaczyć. Jest chyba teraz moją ulubioną booktuberką. Ale najpierw wyedytuję mój. No, rzuciła. Slay, biggest slay. I fryzjer się rozchorował, więc idę do innego fryzjera w środę, w sensie też do fryzjerzy 1909. Trochę szkoda, w sumie mogłam się umówić do Milka, Milek jest trochę tańszy, a to jest siostra spółka. No ale rozumiem, choroba nie wybiera. Odpisuję jeszcze na maile, bo wyjątkowo nawet się ludzie do mnie odezwali, więc mam dwie wiadomości do odpisania, czuję się jak prawdziwy influ, moi drodzy. Choć mi się chce, ale to sobie spoko. Potem pojedziemy odebrać świadectwo pracy i do biblioteki. Później będziemy siedzieć w domu, zaczęło padać. Więc też oczywiście, wiecie co miałam dzisiaj zrobić? Skosić trawę, tak, macie rację. Ale w weekend jedziemy już do Białegostoku, więc w sumie mogę, będę bym to zrobiła do czwartku. A kosiłam tydzień temu, więc ta trawa jeszcze nie wygląda źle. Materiału w sumie tyle co zawsze, godzina 12, więc myślę, jest już za 10:10, więc myślę, że do 12 go wyedytuję, do 13 będzie już wrzucony do internetu i wtedy pojedziemy może po to świadectwo pracy. Bardzo mam ochotę na takie kacowe, tłuste jedzenie, jakiegoś fast fooda. Jem oliwki z serem, bo nie mam nawet pieczywa. Albo muszę zejść do sklepu, albo pojadę po fast fooda, albo sobie pizzę, może pizzę bym zjadła. I dlatego, moi drodzy, nie chudnę. I to, że poszłam do dietetyka, nie daje mi za dużo, bo korzystam z jadłospisów 3 dni, później 4 dni jem jak zwykle, później tydzień cały jestem grzeczna, a później jadę na jakieś imieniny, urodziny, cokolwiek i znowu
Trochę więcej gotuję niż gotowałam, nie powiem, że nie. Ale jeszcze daleka droga przed nami. Dlatego nie robię filmiku, co sądzę o mojej wizycie u dietetyka, ponieważ nie trzymam się do spisu. Więc ciężko cokolwiek powiedzieć. 12.12, materiał się wrzuca. Ja chyba tylko nałożę SPF. O 14 otwierają bibliotekę, więc wyjdę stąd pewnie za 15-14, żeby zajechać właśnie do pracy i do biblio. Poproszę chyba Michalinę, żeby ze mną się przejechała. To będzie milej i szybciej. Muszę podjechać na Egipską, a tam jest tak średnio z parkingiem. Czasem są miejsca, czasem nie. Więc w razie czego, żeby ona została w aucie na nielegalu, kiedy ja wyskoczę oddać książkę. Więc teraz poczytamy, bo mam 2 godzinki. 100 stron mi zostało. Mam mniej niż 2 godziny, mam 1,5 godziny. 100 stron mi zostało, więc myślę, że jest szansa, że to ogarniemy. A jestem ciekawa. Ta książka podoba mi się najbardziej. Nadal, jeżeli wszystko zakończy się dobrze, to będzie 3,5 na 5. Jeśli nie, to 3. Myślę, że nie spadnie poniżej 3. Jest fioletowa. Fioletowy to jeden z moich ulubionych kolorów. Widziałam, teraz poszłam o 4 spać. O Boże. Przeciągnęłam, jak już doszłam do tego, że ze sobą rozmawiali. Chciałam dokończyć. A zaczęłaś od tego, że po 70 stronach powiedziałaś, że jest nudna. No ale właśnie dlatego dam jej 5 gwiazdek. Że właśnie tak wydaje mi się, że byłam w małym reading slumpie i nie chciało mi się niczego czytać. I tak samo jak to czytałam, bo taka nie chcę się czytać. I później się wciągnęłam i nie mogłam przestać czytać. I miałam do pyta, że powinna mi spać. Więc dałam jej 5 gwiazdek. Myślę, że to jest takie 4,8. Ale no zakrąga się do 5. Nice. Bawiłam się super i są bardzo słodcy. I Laila bardzo ładnie pisze. W tym domu jesteśmy fanami Laila. To masz jeszcze drugą część. Druga część jest gorsza, moim zdaniem. Ale czekamy na trzecią. I Adzie. Tak. Słuchaj. W listopadzie wchodzi trzecia część, więc masz jeszcze trochę czasu. Jestem też excited na trzecią część, bo to będzie Cass i Teddy, nie? Tak. Wątek kryminalny zakończył się bardzo szybko i bardzo niespektakularnie. I już od jakichś 20 stron wszystko jest dobrze, wszystko jest słodko, nikt się z nikim nie kłóci. A jeszcze zostało 30 stron. Czy 50 ostatnich stron będzie słodkie do pożegu? Byłam pewna, że jeszcze się okaże, że będzie jakaś drama, że coś się jeszcze To już koniec? Będzie słodko? Do końca? Nie musi tak być. Mamy dalej wątek kryminalny. Już się kończy. Wszedł dosłownie na 3 strony. Ale jest głupiutki jak przez całą serię. Bardzo dramatyczny, ale głupiutki. I naciągany, i głupiutki. Skończyłam. To było mega przesłodzone, mega naciągane, mega głupiutkie, ale podobało mi się. Głównie przez to, że mieliśmy 3 wątki. Przeszłość, której nie było jakoś super dużo, ale dzięki temu mieliśmy mniej czasu na wątek kryminalny, który był słaby, naciągany, grubymi nićmi szyty. Nie było to nic ciekawego, ale no o tym jest ta seria, więc trzeba było zakończyć ten wątek. I wątek romantyczny, który był tak mocno cię nienawidzę, że aż kocham, albo tak mocno cię kocham, że aż nienawidzę. Ale ten trzeci akt był tak przesłodzony i tak ładnie były zakończone wszystkie wątki. Tak dobrze się bawiłam. Chyba po prostu już mój mózg też trochę, przez to, że to była trzecia książka w tydzień z tego samego uniwersum, po prostu mój mózg się już znieczulił na tyle, że przymykał oko na większość spraw. I nawet chyba tam 3,75? Chociaż to było strasznie głupie. Ale dobrze się bawiłam. No ale trzeba, żeby do tej książki dojść, trzeba przeczytać 2 poprzednie. Czy warto? Nie wiem. Tu bawiłam się dobrze. Miśka teraz chce ze mną o czymś pogadać, a później jedziemy po świadectwo pracy i do biblioteki i zjeść obiad. Książka, której w ogóle nie zaczęłam. I Misia Linda. Thank you.
Miśka pogoniła mnie, że nie mamy już czasu na zakupy świeczek, po czym powiedziała, jeszcze w jednym miejscu nie byłam. Wróciłyśmy, jesteśmy padnięte. Mam świadectwo pracy, oddałam książkę i pojechałyśmy zjeść do promenady. Wróciłam ze świeczką. Ostatecznie tą zlewkę odłożyłam, Michalina odłożyła, bo stwierdziłam, że mogę gdzieś dostać taniej. Ale ta świeczka jest bardzo ładna. Może zaraz ją zapalimy. I zrobimy kawę. Na środku kryształki. Jest to... cytrynian. Ale nie wiem, co robi cytrynian. Ja wiem, że jest kryształem urodzonym w grudniu. Szczerze, mam taki katar, że nie czuję tej świeczki. Nie wiem, czy jest dobra. Mam nadzieję, że jest, ale w ogóle jej nie czuję. Czas na dzienną porcję kolki. I idę pooglądać YouTube'a. Wrzucić TikToka, którego już przygotowałam. Więc najpierw wrzucę TikToka. Później pooglądam YouTube'a. Później popiszę. I będziemy kminić co dalej, ale już jest 18.30, więc pewnie niewiele więcej zrobimy. Może zacznę książkę. W tej chwili wydaje mi się, że zacznę To lato będzie inne. Ale zobaczymy, co powiem za pół godziny. TikTok na dziś to będzie połączenie trzech vlogów i streszczenie mojej reakcji na Knock Mode 2. O, na Szulinie. Nawet nie wiem, jak się nazywa. Udostępnij. A z YouTube'a to będę oglądać te dziewczynki. Będę oglądać Bry. Będę oglądać Lin Zien i będę oglądać Destiny, ale tylko dlatego, że wyjątkowo wrzuciła krótki filmik, bo tylko 16 minut. I Heather, która wrzuciła 35-minutowy filmik, ale na pewno to będzie i tak slay. Yay! Nadal oglądam YouTube'a. Kończę dopiero filmik Heather. Tak, trochę scrollowałam telefon i wrzucałam i TikToka, i Instagrama. 20.18, ja jestem przy pierwszym filmiku, a chciałam obejrzeć 4. Nie wyrabiam się nawet z oglądaniem YouTube'a. Ale w trakcie jak scrollowałam, pisałam do Michaliny, bo chyba znalazłam szklanki, które chcę kupić, ale chciałam z nią o tym porozmawiać i ona nie odpisuje na moje wiadomości, a leży tutaj na łóżku. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Ja mam telefon ze sobą. I jeszcze co czytasz? Książkę. Którą czytałaś ile razy? 7. Jestem kisi. Nie wiem, co się wydarzy. Dobra, pokażę najpierw wam, bo widzę, wy jesteście bardziej zainteresowani. Ale już prawie zapłaciłam za to. Zdjęcie wygląda jak z Temu, ale jest z Amazona. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Wygląda nice. To jest opcja numer 1. Ale pokażę wam opcję numer 2. To na pewno też jest z Chin. By the way. Skłaniam się ku opcji numer 1. To jest opcja numer 1? Tak. Slay. Opcja numer 2 to ta. Też tak myślę. Większe kostki i z pokrywką, więc się nie będą rozlewać. A my i tak przez większość roku pijemy wszystko zimne. I podróba Octobody. Ale dodatkowo jeszcze stwierdziłam, bo jedną z rzeczy do zrobienia w tym miesiącu na moim summer bucket list jest kupienie jednorazówki aparatu i wywołanie zdjęć. Więc 39 zdjęć, aparat i później jeszcze trzeba zapłacić za wywołanie tych zdjęć. Kosztuje 80 zł. No 27 kosztuje 70. Stwierdziłam, że już to 12 zdjęć, wolę więcej. To już na Allegro, bo Amazon jest generalnie droższy niż Allegro. I chyba go kupię. Bo jak zaczynam wydawać pieniądze któregoś dnia, to tak jak z jedzeniem, nie mogę się powstrzymać, że jak nie wydaję pieniędzy, to wszystko jest okej. Okay. Kupię jedną rzecz, to takie, o to kupię jeszcze od razu to. A jest początek miesiąca, więc stać mnie. Widziałam się właśnie, odbierając to świadectwo z asystentką zarządu. No i gdzie teraz pracujesz? Pracujesz gdzieś? A strzał zadała mi to pytanie, bo ja coś tam wiesz, pisałam dokumenty. Mówię, że no od września teraz wakacuję. O, to super! To ekstra! Ja, no teraz ekstra, za miesiąc będę płakać, że nie dostałam wypłaty. O, no w sumie rację. Ale fajnie ci, że nie pracujesz przez miesiąc. A ja też nie zarabiam przez miesiąc. Ooo. Tu edytująca Ola.
Tak naprawdę filmik mógłby zakończyć się w tym momencie. Gdybym wiedziała, że przygotowałam 15 minut materiału, pewnie zbliżałabym się ku końcowi, ale myślałam, że nic nie nagrałam i byłam trochę leniwa i już nie robiłam nic ciekawego poza siedzeniem z Miśką na kanapie i pierdoleniem na różne głupotki. W pewnym momencie zeszłyśmy na rozmowę o social mediach, influencingu, naszych spostrzeżeniach i naszych doświadczeniach i włączyłam kamerę. Skoro już to nagrałam, to Wam pokażę, ale jesteśmy tak 10 minut w rozmowie, więc przybliżę Wam sytuację. Najprawdopodobniej Michalina w przyszłym roku wyjeżdża na Erasmusa do Londynu i zastanawia się, czy nie zacząć wtedy nagrywać. I jeżeli zacznie, no to na jaką platformę i czy będzie miała czas i czy jej się chce, bla 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 bla. I tutaj ta konwersacja zaczyna się od tego, co myślimy o tym, że nasi znajomi zobaczą nas w internecie. No i co sobie o mnie pomyślą? Że się nie znamy. No i że mamy właśnie, wiesz, nawet jak słyszę od ludzi albo widzę, że gdzieś tam polajkowali mojego TikToka, to nie czuję nic. A jeżeli coś mówią nawet, to zazwyczaj mówią: o, widziałam, że Saluk robi coś tam. Koniec tematu. No, więc wiem, że teraz stresując się, to jak jestem w sensu, nie, że chcesz wtedy stawiać na TikToka albo na YouTube'a, no to że wstydzę się przed ludźmi, których nie widziałam od 5 lat. Bo nawet tak szczerze, to nawet sobie myślę, że nie wstydziłabym się tego, że ktoś w grupie, no bo mam w grupie ludzi, którzy stawiają TikToki. No i co mi do mnie powiedział, stawiasz TikToki? Nawet ludzie, zdarza się, że do ciebie mówią, że no, widzą cię w moich filmach. No. I też nikt nie ma. To do was. No. I tak jesteś w internecie. Tak. Ale to po pierwsze, a po drugie też, właśnie też sobie nie poważam, jako już dorośli ludzie, to nie? No bo wiem, że wy pomijając fakt, że ja wstawiałam filmiki na YouTube w 6 klasie podstawówki i jakoś wtedy to było okej. Okay. Ale wtedy sobie myślałam, bo jestem młoda i głupia. I wtedy mógłby ktoś mi coś powiedzieć na zasadzie zacząć się ze mnie śmiać czy coś takiego. W tym momencie jesteśmy dorosłymi ludźmi, co mieliby do mnie powiedzieć. Że boisz się wrzucić, ale wiesz, że nic się złego nie stanie. Wiem, że albo boję się przed ludźmi, z którymi tak nie mam żadnego kontaktu i najprawdopodobniej nigdy więcej ich nie spotkam. To po pierwsze. A po drugie, nawet jakby, jak przed ludźmi nawet ze studiów, no nie? Bo jakby wiem, że moi znajomi nic by nie powiedzieli, no nie? Co się by powiedzieli? You got girl. Będziesz nas utrzymywać, jak się wypijesz. I wtedy mnie to wrzuciła vloga. Równocześnie, szczególnie jakbym wrzucała z Londynu, to będę uczęli magnetować, mnie tam nie będzie. A zarazem to będzie najlepszy moment, bo ja na przykład najbardziej lubię vlogi studenckie. No. To jest, i później jak ludzie kończą studia i zaczynają normalne influencerskie, szczególnie życie, gdzie nie chodzą do pracy, nie robią nic, to takie, teraz te vlogi już są nudne, brakuje im trochę struktury. No. Widzę, że ty jesteś też zagubiony, bo dopiero co skończyłeś studia, zacząłeś dorosłe życie i sam nie wiesz, co ze sobą zrobić, więc nie wiesz, o czym opowiadać we vlogach. I to widać. A studia, i to jeszcze Erasmus. No, to myślę, że będzie najlepszy content i najlepszy moment. To też byś miała pamiątkę. Właśnie o tym też myślałam, nie? Że nawet tak szczerze. Oh. Zdrówka. Dziękuję. Nawet jakby nikt tego nie oglądał i nawet jakby ktoś chciał się z mnie śmiać, to że to jest też coś, co ja bym po prostu sobie mogła wracać do tego i być taka. Tak było. No. Tak sobie wyjechałam, to robiłam. Myślę, że to spoko content, mogłabym to wrzucić. To jest coś, z czym też się jeszcze gryzę, bo myślę, że na TikToka, szczególnie na samym początku, to bym... Ja bym chyba zrobiła, tylko jeszcze się właśnie zastanawiałam. Myślałam o tym, że na TikToka nawet nie takie mówione, tylko tak, takie ładne przebitki, muzyczka, aesthetic vibes. Ale też jeżeli byś chciała zrobić to dla siebie na pamiątkę, no to vlog dłuższy byłby bardziej pamiątką, nie? No, ale też, że po prostu tego TikToka też mogłabym częściej robić, bo ja też sobie myślę, że ja nawet nie wiem, czy ja bym miała trochę kontentu do nie. Że jakby na samym początku może bym miała takie sprowadziłam się, tak to wygląda. Ale może też miałabyś motywację, żeby coś robić, bo miała takie, że chciałabym mieć więcej materiału do nagrania, więc muszę wyjść z domu i coś zrobić. Chociaż z drugiej strony, jeżeli chodziłam iść do ludzi, no to bardziej by cię to stresowało, że teraz chcesz wyjść do ludzi i się na nich skupić. Więc pewnie na spotkaniu robiłabyś przebitki i później mogła sobie wyżej stresić. Jakbyś streszczała po polsku i nikt by nie wiedział, o czym mówisz. Mogłabym w trakcie spotkania wyciągnąć kamerę. Okej, okay, hejka moi drodzy. Co ja? Teraz jestem na spotkaniu z moimi nowymi znajomymi. Będzie, że to nasze ostatnie spotkanie. Ale głosujcie. A podcast z dziewczynami, to tak myślicie poważnie, czy tak sobie gadacie? Na przykład moi znajomi
zawsze sobie żartowaliśmy, że jak już influencerzy zaczęli zarabiać, to było takie, o no to jest łatwa robota, to można byłoby robić, o tak, tak, ja bym chciała. I ja myślałam, że wszyscy mówią poważnie. Ale jak powiedziałam kiedyś, że właśnie, no ja to nawet o tym myślę, to moi znajomi mieli takie, nie no co ty, ja się wstydzę. Nie no, fajnie, że to oni robią, ale to absolutnie nie jest dla mnie. Ja w sumie nawet nie mam swojego kanału na YouTubie, żeby subskrybować ludzi, tylko wchodzę i wiesz, i że a coś tam obejrzę, no na Instagramie ich obserwuję, ale tam nie, co ty, kompletnie mnie to nie interesuje. Nie, to w sensie z dziewczynami, jak czasami zaczynamy się za bardzo o czymś rozwodzić, to jest takie, i widzicie, to byłby dobry temat na podcast. No szczególnie, że jesteście w trzy. No. Na samym początku, jak zaczęły o tym mówić, bo one o tym pierwszy raz rozmawiały rok temu, jak my byłyśmy w Londynie. Więc ja wróciłam i one mi o tym powiedziały, że tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby założyć podcast. We trzy, ja byłam taka, dziękuję za... I ja byłam taka, ale że na serio chcecie założyć podcast? No tak serio. Serio, ale na jakim kanale? Ale chcecie z same głosy, że tylko na jakimś Spotify czy ten, czy też z obrazem, bo ja uważam, że jest lepiej z obrazem. No i jakby to było takie, ale nie wiem, bo to w sumie to jeszcze się dogadamy. I ale jakby, że jak mówiłam o tym, ale że tak serio chcecie, to były takie, tak serio chcemy. Ale jak macie sam podcast, to wtedy chyba najlepiej właśnie mieć mocno sprecyzowane, zawężoną tą grupę odbiorców. No bo dlaczego ludzie mieliby słuchać o waszym życiu i waszych opiniach tak z dupy? No właśnie, więc miałam takie, no my jesteśmy w tym momencie jeszcze studentkami, ale nawet załóżmy później, że farmaceutkami, no nie? No to styl, czy chcemy rozmawiać o tym? A chciałabyś się skupić w ogóle właśnie na swojej karierze i ją upubliczniać? Bo mnie na przykład to stresuje, żebym miała powiedzieć coś o laboratorium, bo boję się tego. Po pierwsze, już miałam jedno spotkanie z tym, że a nie mów, że nic nie było, bo ludzie oglądają i komentują. Ale boję się tego, że powiem coś nie tak, albo pokażę, bo ja jednak robiłam vlogi, że pokażę, nie wiem, przeterminowane odczynniki, no bo używa się przeterminowanych, ale nie powinno się i ktoś może coś powiedzieć. Albo dane pacjenta, albo wiesz, i że to mnie mega stresuje. Jakbyśmy pracowały w różnych miejscach, że i byśmy miały ten podcast, to że byłby to taki fajny dodatek, jakbyśmy... A tak naprawdę jakbyśmy rozmawiały o swoim życiu. A nikogo nie interesuje nasze życie, więc miałam takie, ale... Że to wszystko trzeba wymyślić na pierwszy odcinek i jeżeli ktoś mi powie, zjaw się tego i tego, tu i tu, nasz podcast nazywa się tak... Bo nie chciałabyś uczestniczyć w tym procesie? Nie. Ja bym wolała być jak taki gość. Jak teraz. Tak. Że nie ma problemu, żebym gadała 2 godziny bez przerwy do mikrofonu. To mi nie przeszkadza, bardzo chętnie to zrobię. Ale że samo to wymyślanie tego wszystkiego od tej technicznej strony. No to powiem ci jeszcze, że jak będziesz robić vlogi z Londynu, jak nawet nie będziesz ich robić, to za każdym razem jak ja przyjadę, to będę je robić. A bo właśnie nie przeszkadza mi, wydaje mi się, że ja po prostu nie lubię pracować. Teraz też, bo jakby... Jestem na YouTubie i nie przeszkadza mi to i nie stresuje mnie to, nie myślę sobie, ale mój zdejmie. Edytowanie filmików lubisz. I edytowanie zdjęć też lubisz. Tak. Myśleć, jak bym zrobiła, co by mi pasowało, jaką mam wizję. Więc brakuje ci tylko tego ostatniego kroku, żeby się zaangażować, czy na pewno chcesz. Teraz dlaczego? Czy dlatego, że boisz się, że odniesiesz porażkę? Czy dlatego, że boisz się, że odniesiesz sukces i uważasz, że nie zasługujesz na ten sukces? Nie, ja już zasługuję. Wiesz co? Już jesteśmy tylko za co? Nie, jakby po części myślę, że boję się tego, że nie odniosę sukcesu, a w mojej głowie uważam, że odniosę sukces. Jakby, że uważam, że jestem w stanie zrobić content, który zainteresuje ludzi. I dopóki nie wstawię tego pierwszego filmiku i się okaże, że nikt go nie ogląda, to potrafię to zrobić i bym odniosła sukces. No nie takie bardziej na zasadzie, że uważam, że to jest coś złego, że nikt cię nie ogląda. Uważam, że ja bym była inna i później by się okazało, że nie będę inna. To też jest tak, że każdy myśli, co pomyślą znajomi, czyli od razu zakłada, że na pewno wyświetli to się znajomym. No. Czyli od razu zakłada, o Jezu, to pójdzie szeroko i cała Polska będzie mówić najgorzej. Najgorzej. Szczególnie jak masz naprawdę duży following, no nie? I jest, że nie wiem, pod twoim filmikiem jest 100 tysięcy wyświetleń, ktoś ci mówi, widziałem twój filmik. 100 tysięcy ludzi. Też ich widziało, że to już wtedy nie jest cringe,
no bo jakby udało ci się i poszło to w bajerę i do tego to... No, ale to też chyba dlatego, że trzeba od początku takie fake it till make it, no nie? Że musisz robić content tak, jakbyś miała dużo wyświetleń. Moja na przykład... Ale właśnie jest to dla mnie takie cringe'owe, że jakby zaczynasz pierwszy filmik i jesteś taki hejka kochani, witam was z powrotem na moim kanale, totalnie. Moja właśnie, my mini, zaczęła filmik od hi guys, welcome back, coś tam i później ludzie pisali, ej, czy usunęłaś jakieś filmiki? Nie, to był mój pierwszy, ale stwierdziłam, że lepiej będzie powiedzieć welcome back. Klikając ten filmik, to nie masz takiego, o, to był jej pierwszy, tylko jest taki, o, welcome back. Co powiedziałam z tym, że myślę sobie w głowie, że to pójdzie w viral, a później nie pójdzie. Już tak mam z każdą rzeczą, że na przykład mam wizję na to, jak to wyedytuję i wtedy tak to będzie wyglądało. I później już jak to edytuję, jestem taka, ale ten klip jednak był 2 mm za nisko, a tutaj było trochę jednak za jasno, a tu trochę za ciemno. Jednak nie dam rady tego przejścia tak ładnie zrobić i to jednak mi się nie podoba. No, ale zarazem ludzie cenią bardziej to, że filmik się pojawi, niż jako jakość będzie tego filmiku. I dopóki nie zaczniesz wrzucać, to nie będziesz też wiedzieć, jak nagrywać. No i no, nie nauczysz się tego, dopóki nie zaczniesz próbować. I tak mam więcej doświadczenia z tym, niż ty miałaś przed swoim pierwszym filmikiem, bo ja i edytowałam te nasze rodzinne i sobie robiłam te podsumowania roczne i tak dalej. No, czyli tak, nawet mi pokazywałaś obsługa. Jestem już świadoma niektórych błędów, które popełniałam z nagrywaniem i później. Jak chciałam edytować i już wkładam to do iMovie i miałam takie i co myślałeś, że zrobiłaś w tym momencie, to nie? Z drugiej strony mam też więcej doświadczenia z tym, że byłam sfrustrowana i niezadowolona sobą, no nie? 3 razy podchodziłam do zakładania kanału na YouTubie i za każdym razem najgorsze było dla mnie wymyślenie i ja nie miałam żadnych pomysłów. Jakby miałam na przykład pomysł tylko na pierwszy filmik albo sobie myślałam, że nagrywałabym vlogi. Ale to był jeszcze czas, kiedy ludzie nie mieli samych vlogów. Mm-hmm. Gdzie vlogi były dodatkiem do swojego stałego kontentu, no nie? I miałam takie, ale nikt nie będzie chciał oglądać samych vlogów, no nie? Bo oglądasz czyjeś życie dlatego, że lubisz tą osobę, a jeszcze mnie nie znają, czy nie będą chcieli oglądać mojego życia. I dlatego się z tego wycofałam, bo nie miałam swojego tego stałego kontentu. I miałam takie, co ja bym mogła nagrywać, no jakby... Fryzury? Nie umiem robić fryzury. Makijaż? Mam 12 lat. No, było strasznie popularne to, że ludzie po prostu włączali kamerę i przed nią usiadali, a nie robili nic innego. I dlatego były te... Nie wiem czemu oglądałam Zoelę i vlogi jej mnie nudziły, a oglądałam jak wpycha sobie pianki do buzi. I miałam takie rody. Skąd? No, ale jednak na jakiś temat mówili, no nie? Coś robili i miałam takie, że... Jakby makijaż był popularny, no ale miałam 10 lat, nie posiadałam nawet żadnego makijażu. Ani budżetu, żeby robić hole. Tak, bo często oglądam hole, ale jakby... Za co? Moje 10 złotych miesięcznie nie wyrobi. Bo raz wrzuciłam 10 faktów o mnie, jako był pierwszy filmik. I później vlogmas. Robiłaś vlogmas? No ale wrzuciłam do filmiki. Patrz jakie pełne koło, a ja teraz robię vlogmas. No, a ja miałam, jak my myślałyśmy o tym podcaście, do którego cię zmusiłam, co ty nie chciałaś go robić. Też dlatego, że już próbowałam robić vloga, zrobiłam jeden post i chciałam rozmawiać o muzyce, po czym doszłam do wniosku, że wcale nie wiem tak dużo o muzyce. Ja kiedyś założyłam sobie bloga o fotografii. I chciałam nagrywać YouTube'a, ale tutaj też było właśnie, że każdy wrzucał 2 razy w tygodniu. I kupiłam ten aparat w 2014 i chyba... Wydaje mi się, że w ogóle kupiłam go w 14, bo sprawdziłam na Allegro, ale wydaje mi się, że pierwszy nagrałam w 16 vlog, w sensie siedzony ten i go nawet go nie zmontowałam, nawet go nie przerzuciłam na ten, tylko po prostu usunęłam, bo miałam takie, nie dam rady tego robić. Był TikTok dopiero, 6 lat później i pół roku po założeniu TikToka nagrałam pierwszego vloga horyzontalnie z Edynburga, nawet go nie zmontowałam, później założyłam YouTube'a. Czyli chciałam założyć YouTube'a w 2014, założyłam w 2022. To ja w 2013 założyłam tego swojego pierwszego... Nie. W wieku 12 lat? No. 6 klasa podstawówki. Tak, bo ty się wtedy świeżo wyprowadziłaś, bo chciałam nagrywać w swoim pokoju. To wtedy pierwszy raz właśnie wstawiłam te 3 filmiki, później nagrywałam z Karoliną. Na domowy vlog nie wiem kiedy był. Ale bo było bardzo renomowo.
Później stawiałam wszystkie na Instagrama, także myślałam, że może coś z tego będzie. Później stawiałam Musical.ly i nawet jeden mi tak mega, nie, nie mega, no nie pewnie to nie było wcale szerokie, ale jakby, że tak jakoś mi wyskoczył, że myślałam przez chwilę, że ten, coś z tego będzie, ale się zestresowałam. W tym samym czasie miałam Twittera. Spoko mi się to jak na te standardy, ale z Twittera też nic nie było, to bardziej było na zasadzie, dawałam swoje linki, no nie? Na Twitterze, więc czasami ludzie przychodzili, no nie? Bo były różne akcje na zasadzie, wszyscy teraz się followujemy na Instagramie, no nie? Czy coś takiego. Później w liceum znowu miałam fazę na Instagrama i że może zostanę Instagramerką. No i teraz jesteśmy tutaj, to już nic nie robiłam. Ja sobie jeszcze przypomniałam, że miałam jeden bookstagramowy konto, gdzie rzucałam cytatę. Więc po roku usunęłam. Chciałam dojść do 1000 obserwujących, ale na moim zwykłym Instagramie nie doszłam jeszcze do 1000, więc tam się też nie udało. W gimnazjum, jeszcze tylko jedna ta. Chciałyśmy z Gośką nagrywać parodię filmików i chciałyśmy nagrywać parodię, bo wtedy były te beefy Miley Cyrus, Demi Lovato i chciałyśmy to nagrywać po angielsku kamerą taką lustrzanką, bez żadnego oprogramowania, nic i próbowałyśmy nagrać jeden filmik, nie wiedzieliśmy jak go edytować i na tym skoczyła się nasza kariera. Miałam dużo fanpage na Facebooku. Tam też próbowałam swoich sił widocznie. I miałam jednego swojego Instagrama ze zdjęciami, które miał być po prostu robię ładne zdjęcia. O, miałam też swojego Tumblera. I miałam swojego Instagrama ze swoją poezją. Ja jeszcze miałam jeden odcinek podcastu bez ciebie, jak nie chciałaś. Mm. To 2 lata temu, przed TikTokiem. Nagrałam pierwszy, wrzuciłam, po 2 dniach nie miał żadnych odsłon, a wrzuciłam go i na Spotify, i na Google Podcast. I zaczęłam cringe'ować i go usunęłam. Więc miałyśmy wiele podejść. Ja zaczęłam w sumie w wieku 28 lat nagrywać, to może dopiero 22. Może w wieku 23. Ale miałam też dużo więcej prób z jakiegoś powodu. Po prostu byłaś bardziej zaangażowana, bardziej... nie wiem jak to powiedzieć. W tej chwili masz takie, że zrobiłabyś to bardziej dla fanów, czy myślałabyś o tym jako o karierze? Bo wtedy to rozumiem, że pewnie robiłaś dla sławy, bo byłaś dzieckiem i chciałaś być sławna. W sensie, myślę, że bym robiła to bardziej dla fanu robienia tego. W tym momencie, jak jeszcze tego nie robię szczególnie, no nie? Może by coś z tego wyszło w sensie kariery, ale nie wiem, czy chciałabym faktycznie, żeby to była moja kariera, no nie? Bardziej dodatkowy dochód ewentualnie. Tak, dodatkowy dochód albo coś, co mogłabym zamienić w coś innego. Na zasadzie, jak ludzie... Przechudzają własne firmy. Tak, własne firmy albo bardziej w stronę muzyczną, czy aktorstwo, czy coś takiego, no nie? Przychodzą, już zakładając, żebym stick to it. To bym nagrywała to pół roku i jest dużo prawdopodobieństwa, że w te pół roku nic by się nie stało. Wróciłabym z Londynu i byłabym taka, okej, jak tam nagrałam. No, śmiałabyś, no. Więc miałabyś przynajmniej odhaczone, że no, spróbowałaś tej ścieżki. Dziękuję za to spotkanie. Jakimś cudem jest już 23. Ja oczywiście nie pisałam, zamiast tego siedziałam z Misiką i rozmawiałyśmy o karierze influencerskiej i o przebywaniu w internecie. Co jest spoko, bo z jednej strony chyba mam materiał. 40 minut gadałyśmy na kamerze, a z 1,5 godziny w prawdziwym życiu. Zobaczę, czy coś z tego, na pewno coś pojawiło, nie wiem jak dużo. Więc chyba zacznę to edytować. Jutro koniecznie wychodzimy pisać, bo tutaj nie jestem w stanie się zmotywować do pisania. Ale przez to musimy wyjść wcześniej, bo im dłużej będę siedzieć w mieszkaniu, tym bardziej będę się przekonywać do niewyjścia i do niepisania, co jest w ogóle bez sensu, bo tak jak z karierą influencerską, to nie jest coś, czego nie chcę zrobić. Ale robię wszystko, żeby tego nie robić. Czy ma to sens? Nie wiem. Będę się z wami żegnać, posiedzę jeszcze troszeczkę na komputerze i zobaczymy się jutro. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia za 24 godziny. Buziaczki. I wish I could...